Do remontu są dwa mosty znajdujące się na drodze wojewódzkiej. DSDiK jako ich zarządca zadecydowało, iż pierwszy w kolejności zostanie naprawiony ten. Ten przy tym rozjeździe na Kowary i Bukowiec okazał się w gorszym stanie technicznym i DSDiK zadecydowało, że w pierwszej kolejności najpierw trzeba ten most wyremontować, a dopiero później przyjdzie czas na ten drugi. Czy jest szansa, aby prace ruszyły jeszcze w tym roku? Teraz z tego co wiem trwają uzgodnienia projektowe i po uzyskaniu wszystkich zgód w tym roku miały prace się rozpocząć. To nie jedyna pilna inwestycja. W gminie Mysłakowice mieszkańcy oczekują również budowy nowej przeprawy w Dąbrowicy.